Dzień dobry, witajcie. Mamy weekend, słuchajcie, ale jaki to jest cudowny weekend. A cudowny dlatego, taki mały sneak peek, że mamy już wszystkie meble. Nie wszystkie w zasadzie, ale wszystkie te, które miały być od stolarza. Już je mamy, już się powoli wykładamy. Mamy już, słuchajcie, złożone łóżko w sypialni, ale jeszcze chwilę poczekajcie, zanim wam to pokażemy. Jestem trochę zmęczona, szczerze mówiąc, po tym tygodniu, ale turbo szczęśliwa. Przed nami jeszcze dużo układania. Jak się tu byście rozejrzeli, to wszędzie jest artystyczny nieład, dlatego że próbujemy, wiecie, te rzeczy, które były upchane wcześniej w szafach, tak tyle o ile, żeby tylko nie leżały na wierzchu, próbują teraz znaleźć miejsce. Boże. Moja babcia, tak słuchajcie, od strony taty czasem sobie zmiękcza słowa i ja się łapię na tym, że czasem też się tak przejęzyczam, a nie chciałabym tak mówić, ale muszą znaleźć miejsce. No i tak powolutku próbujemy, wiecie, jakoś sobie to ogarniać. Andrzej jest teraz na przejażdżce, a ja w tym czasie, słuchajcie, stwierdziłam, że wezmę się za jagodzianki. Tu mam moją michę ciasta, za chwilę włączę sobie wagę, będę to odmierzać, tu już przygotowana stolnica. Muszę sobie od razu też wyjąć, wiecie, blachę, papier i co? I jedziemy, kulamy. Przepis jest, słuchajcie, na 16 jagodzianek i mniej więcej tyle mi wyszło. Nie wszystkie są równe, bo czasem one powinny mieć tak po około 60 gramów jedna. Niektóre wychodziły mi większe, typu 65, więc ta ostatnia jest taka biedna na przykład. Ale faktycznie tyle, ile miało wyjść z przepisu, tyle mi wyszło. Nie mam, słuchajcie, czego nie mam? Nie mam skrobi ziemniaczanej, a w przepisie jest, żeby dosłownie odrobinę, tam nie wiem, chyba dwie łyżeczki dodać do jagód. Ale nie mam, więc nie dodam. Wspomogę się po prostu jagodami z cukrem. Jagód nie mam świeżych, słuchajcie. Jagody mam mrożone. Ale to są takie jagody, jakby nie ze sklepu jagody, tylko takie od babci jagody. Dostałam je w zeszłym roku, słuchajcie. Miałam się za nie zabrać i się nie zabrałam. Więc tak, odsypałam sobie tyle, ile potrzeba. Czyli to jest 340 gramów. Zaraz odsypię sobie cukier w tym czasie. Jeszcze przez 15 minut nasze kuleczki będą, słuchajcie, rosły. A potem już sobie przygotuję właśnie blachę tak do pieczenia. Bardzo jestem ciekawa, czy wyjdą smaczne. Nie mam cytryny, więc też nie zrobię lukru. Miałam nadzieję, szczerze mówiąc, że Andrzej wróci trochę szybciej z tej przejażdżki, bo już go nie ma z dobre półtorej godziny. I myślałam, że on mi kupi tą skrobię, jak wróci. Ale nie ma go, więc poradzimy sobie bez i zobaczymy, czy bez też się da. Minęło, słuchajcie, 15 minut, także mam już moje drobne podrostki. Wyjęłam sobie takie naczynko, bo tego się nie rozwałkowuje, tylko tak się w rączkach ugniata. Zobaczę, czy to nie będzie za duże, w razie czego mam też coś takiego. Bo wiecie, o co mi chodzi, że jak sobie położę ten placuszek, żeby mi się zrobiło takie drobne wgłębienie na te jagody, jagódki. Tutaj, słuchajcie, jest 320 albo 40 gramów jagód i 30 gramów cukru. Także, no co, bierzemy się w sumie do roboty chyba już. Ale najgorsze jest, słuchajcie, to, że już miałam nadzieję, że ja to ukulam, wyłożę tutaj i wsadzę do pieca i będę jeść, ale nie, jak już je nadziejemy, to one muszą znowu poczekać. To jest okropne w cieście drożdżowym, że ono co chwilę rośnie, ale dobrze, przeżyjemy to. Biorę się za nadziewanko. Sunshine in the morning, smiling with the dawn. Kitchen lights are glowing, new day coming on. Flower in the air, mixing up the light. Laughter dancing freely, making everything right. Cooking up some happiness. Dash of love inside my bowl. Stirring joy with every step. Fills my heart and soothes my soul.
moje kulki ukulane. Słuchajcie, zaraz będę włączać piekarnik, żeby mi się nagrzał. Boję się, że dopadnie mi jakiś jagodowy kryzys, bo moje kulki zaczynają siusiać sokiem z jagód. Trochę przypał. Tutaj od razu widać, które były pierwsze. To takie brzydkie. No, ciekawa jestem, jak to wyjdzie, słuchajcie. Trochę się obawiam, że to będzie katastrofa, że wszystkie te jagody mi po prostu wypłyną z tego ciasta. To ciasto się nie upiecze i to będzie jedna wielka masakra piłomechaniczną. No, ale nie ma co tak zło wróżyć. Muszę się tego oduczyć, słuchajcie. Bo ja zawsze po prostu już mam w głowie taki, wiecie, najgorszy scenariusz, co się może od Janie pawić. Przyciągam też dobre rzeczy, ale wiecie, tak... Staram się być gotowa na wszystko. No dobra, włączam piekarnik i trzymam kciuki, żeby to wyszło. No i mija, słuchajcie, 12 minut. Ojejku, ale mi zaprawa obiektyw. Miało być 12 minut, jeżeli chodzi o to pierwsze pieczenie. Jestem załamana, bo strasznie dużo puściły tego soku. No ale dobra, spróbujmy je wyjąć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie będę wkładać drugich, bo nie wiem właśnie, czy te 12 minut wystarczy. Czy może powinnam je jednak na 3 minuty wsadzić. O Boże, ale się tu otworzyło. Strasznie, słuchajcie. Się posiusiały. No ale dobra, wezmę sobie jedną na talerz i spróbuję to zjeść, chociaż ciekawe, czy się od tego soku nie poparzę. No i mamy to, słuchajcie. Kolejne leżą już w piecyku. Te 12 minut w zupełności wystarczyło. Zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem nie kiepsko. Ja już jem i mi smakuje. Ale zobaczymy, co zaraz powie Andrzej. Ja też dostałem jego dzionkę. Jest strasznie gorąca, mimo że to była chyba z pierwszej partii, nie? Nie, z drugiej. A, z drugiej. Ale ciepło. Fasiota trochę, no? Mhm. Ale ten chlebek jest fajny. W środku jest fajny, taki dużo tych jagódek. Czyli co? A Boże! Soku! Kasia, przed sekundą mówiłam Andrzejowi, uważaj, jak będziesz jadł, bo są ciepłe. Ale mógł, nie wiem, bo ja ogólnie bardzo dobry, ale mógłby być tak troszeczkę słodszy w środku, nie? To mi się wydaje. Tak? No, dla mnie tak. I do mnie przeszkadzało. No, jego dzianki są takie kwaskowate, no nie? Jakbym porównać to do Urshi, to one są takie same w środku. Tylko Urshi ma jeszcze krem i kruszonkę. Krem na górze i kruszonka. I to wiadomo, kruszonka to też cukier, nie? Ale się śmiesznie wygląda, jak się je jako dzianki. Bo właśnie takie fioletowe ząbki. Ale bardzo dobre. No może jakby miały ten lukier na górze. To byłyby słodsze. Ale ja jestem taką fanką lukru. I kruszanka to dobry pomysł, ale to jest dużo roboty, nie? No, czy ja wiem, czy tak dużo. Ale bardzo fajne. Te bułeczki są super. No to prawda, to ciasto termomiksowe, no. Drożdżowe jest pyszne. No, tutaj mamy naszą piekarnię. Jak widzicie, trzech jagodzianek już nie ma. Ja zjadłam dwie, Andrzejek jedną. A to bierzemy do mamy. Much later. Wczorajszy dzień, słuchajcie, był pod znakiem jagodzianek. A dzisiaj taka leniwa niedzielka. Andrzej, słuchajcie, od rana kombinuje. Pokażę wam, co takiego. Mamy już meble, słuchajcie. Nie będę jakoś specjalnie udawać, że ich nie ma, więc pewnie trochę będziecie mogli ich podglądać. Ale tak wiecie, w całości, w pełnej krasie pokażemy je wam na pewno w osobnym filmie za czas jakiś, bo jeszcze czekamy na parę drobnych rzeczy, ale patrzcie, co tu się dzieje. Na naszych meblach zostały zaprojektowane takie półeczki i jedna z nich docelowo właśnie ma być przeznaczona na projektor. Ten projektor pożyczyliśmy od rodziców. Swój będziemy musieli zakupić, ale Andrzej już testuje, jak to działa. Teraz To nie jest idealne rozwiązanie, ten projektor, jak widzę, postawiłem go, to nawet wziąłem poziomicę, półki są równe, jak postawiłem go na tych nóżkach, co ma projektor, to było krzywo, więc jakby sam projektor krzywo trochę projektuje, więc go tu przestawiłem, karteczkę wcisnąłem, ale to pokazuje tylko, że jak będzie lepszy projektor już z regulacją, to będzie trybiło, nie? No. Bo ten ma stałą ogniskową, znaczy stały zoom jakby, tak, nie? Nie można optyki przesuwać, więc obraz jest danej wielkości, zależy tylko od tego, jak daleko ma do ściany. Ale zanim chciałem kupić tego projektor, to chciałem zobaczyć, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Wystarczy sobie potem wziąć
policzyć, jaki tu jest optyka w tym projektorku. No i wtedy wiemy, jak duży obraz, jak daleko musi być, jaka regulacja, nie? No i działa, więc fajnie. No i podpiąłem dzisiaj kabelek z prądem. Zrobiłem tu gniazdko natynkowe, pod szafką Kasi zrobiłem wtyczkę do kontaktu. W ogóle ciekawostka, bo tamto gniazdko jest do góry nogami. Zawsze jest tak, że jak wkłada się kontakt z bolcem, no to jakby kabel idzie w dół, nie? A tu idzie w górę. No ale nie ma znaczenia, no bo i tak to jest za szafką, nie widać, ale... Na odwrót zamontowany. Ale jest sztos, nie? Na tak, wieczór, no, taki teraz słuchajcie, w kamerze w ogóle jest dużo jaśniej niż na żywo. Na żywo lepiej widać to, co się wyświetla na ścianie. Wiadomo, no to jest coś takiego, że nie będziemy tu raczej rzeczy oglądać w ciągu dnia, tylko właśnie wieczorami, jak nam się nie będzie chciało leżeć na kanapie, będziemy woleli leżeć w łóżku. No, ekstra, powiem wam. Fajnie, fajnie będzie, jak już ten projektor tu stanie. Słuchajcie, no i wracam do was z update'em odnośnie projektora. Wybór nie był prosty. Tego jest strasznie dużo. Jakichś artykułów, takich testów, to TV-sza jest tego mnóstwo, a projektorów to tak nawet HDTV forum nie jest jakoś takie mocno aktualne, więc no cóż, zobaczymy co będzie. Wybór padł na Optome HD 35X. No. Bardzo mi się podobał Bang GP500, ale kosztował ogromne ilości pieniędzy, a nie chciałem, żeby taki rzutnik, który jest takim czymś dodatkowym elementem zabawy, był droższy niż TV-sz, którego korzystamy częściej, więc no, wybór padł na tą Optomę. Wadą tego rozwiązania jest to, że ta Optoma to jest sam jakby rzutnik, nie ma tam żadnego odtwarzacza, żadnej przystawki smart, więc do tego dorzuciłem Apple TV, bo ja się lubię z ekosystemem Apple'a. No i mam nadzieję, że to przyjdzie jakoś niedługo pocztą i będzie można to przetestować. A tymczasem dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i powiedzcie, czy macie może jakieś rady na taki domowe kino, albo jaki film byście obejrzeli jako pierwszy.